Szalom i dzień dobry. Przez ostatni czas wydarzyły się wiele ciężkie rzeczy na świecie. Dużo terroryzmu w Izraelu, wiele zamordowanych, niewinnych ludzi. Był ten straszny zamach w Paryżu. Są setki tysięcy albo może więcej uchodźcy z krajów jak Syria, Irak, Afganistan. No, są, że tak powiem, ciekawe czasy. Jest takie chińskie przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach. Jest niejasne do końca, dokąd to wszystko prowadzi. No i wtedy z przykrością rośnie również ksenofobia, rośnie również antysemityzm, paradoksalnie. No, w tym mieście, tam gdzie mieszkałem przez 5 lat, byłem rabinem Wrocławia przez 5 lat, to miasto spotkań, miasto wzajemnego szacunku, różnych wyznań, ale jednak kilka dni temu narodowcy spalili kukłę Żyda, Space'ami i tak dalej, na rynku wrocławskim. Więc antysemityzm również. Pomimo to, że tutaj można by powiedzieć, oni przecież demonstrowali przeciwko islamizmu, a na pewno Żydzi nie mają żaden chęć do wprowadzenia islamizmu, ale jednak widać, że antysemityzm jest u wielu ludzi na tyle zakorzeniony, że kiedy po prostu ksenofobia wychodzi, to antysemityzm też z nim, pomimo to, że tutaj oni są przeciwko islamistami, a nie Żydami, ale jednak. I dlatego chciałbym podzielić się z pewną ideą zrozumienia antysemityzmu, tak? Bo antysemityzm to tak na przykład mówiono czasami wśród Żydów niepolskich, spoza Polski, którzy patrzyli na Polskę, mówię o powiedzmy ostatnie tam 20 lat, albo troszeczkę więcej, albo troszeczkę mniej, no około 20 lat, tam gdzie mówiono z fascynacją, albo raczej z niezrozumieniem, dlaczego w Polsce jest antysemityzm, skoro nie ma Żydów. Znaczy ja wiem i wszyscy wiedzieli, że są troszeczkę Żydów, oczywiście, ale jeśli Żydzi są potrzebni do antysemityzmu, to było w Polsce dużo, dużo mniej Żydów niż kiedykolwiek wcześniej, ale jednak był antysemityzm. A ja chcę pokazać perspektywę Tory, która mi się wydaje tłumaczy taki głęboki powód do antysemityzmu, który nie wymaga obecności Żydów. I to jest powód, który się nazywa zazdrość. I żeby było jasne, nie chodzi mi o tą banalną zazdrość. Nie myślę, że antysemityzm, jego korzeń wywodzi się z tego, że na przykład są bardzo dużo żydowskich nobelistów. Nie myślę, że to o to chodzi. Myślę, że to jest coś dużo, dużo głębiej i że znajdziemy odpowiedź w Torze. Na samym początku Tory, albo no, mniej więcej na samym początku, w Księgi Rodzaju, w Księgi Bereshit, w 11 rozdziale, mamy krótką opowieść o wieży Babel. Wieży Babel po polsku. To jest tuż po tym, że był potop i Noach i jego rodzina są uratowani i mogą rozpocząć ponownie ludzkość. I jest nagle ta opowieść o wieży Babel, a po tej opowieści to już wchodzi na scenę Abraham. I od momentu, kiedy Abraham chodzi na scenę, to resztę Tory się skupia oczywiście nad narodem Abrahama, nad narodem żydowskim. Ale jest ten moment, ta krótka opowieść w 11 rozdziale Księgi Rodzaju, wieży Babel. No to wieża Babel, nie będę wchodził w szczegółach, ale jakiś tam jest grzech w tym, że ludzkość chcą zbudować wieżę i jakby dostać się do Boga. Reakcją Boga jest, że On rozprasza ludzkość na wszystkie kąty świata i
zmienia ich języki. Do tego czasu mówili jednym językiem, od tego czasu różne języki. Teraz każdy z nas wie, że język to nie jest tylko sposób komunikacji. Język to jest kultura, to jest sposób myślenia. Ja mogę się nauczyć język innego narodu bardzo, bardzo dobrze. Mogę spędzać dużo, dużo czasu studiowania i faktycznie będę dobrze mówił w tym innym językiem, ale to nie oznacza, że ja będę faktycznie rozumiał, jak ten obcy naród myśli. A pomimo to, że ja będę mówił w ich języku bardzo, bardzo dobrze, to oni w ciągu 5 sekund będą wiedzieli, że ja nie jestem jeden z nich, dlatego że to nie jest tylko gramatyka, i to nie jest tylko słownictwo, i to nie jest tylko wymowa, to jest sposób myślenia. No i tutaj właśnie Hashem, jako konsekwencję wieży Babel, to on rozprasza ludzkość i nagle nie ma jednego narodu, albo jedną ludzkość, jest rozproszona na 70. I oczywiście we wspólnej podświadomości całej ludzkości, każdego człowieka, jest chęć do powrotu przed tym wydarzeniem. Co było przed tym wydarzeniem? Tak jak 11 rozdział Księgi Rodzaju się zaczyna, i cała ziemia była jednym językiem i wspólny cel, wspólny kierunek. No bo jeśli wszyscy mamy ten sam język, ten sam sposób myślenia, no to znaczy, że my się ruszamy w tym razem, tak? Może troszeczkę w różnych kierunkach, ale wszyscy ci, którzy się nazywają Szwedzi, tak? Oni jakoś są częścią tego kierunku, w której Szwecja idzie. Wszyscy ci nazwani Polacy są częścią kierunku tego, w której Polska idzie, i tak dalej, od narodu do narodu, a tutaj, skoro cała ludzkość miała tylko jeden język, to wszyscy byli częścią tego jednego albo wspólnego kierunku. No i człowiek chce do tego wrócić. Ale nie da się, bo my możemy uczyć się obcej języki, to pomaga, ale to nie jest do końca to. Byli różne idei, na przykład w XX wieku była idea komunizmu. Tam, gdzie to była idea, żeby pojednać wszystkich razem. Jest idea kosmopolityzm. Różne idei istnieli i istnieją nadal. Jest ONZ, jest Unia Europejska. Masę idei tam, gdzie marzenie jest, żeby jakoś wszystkich zlepić razem, ale jak widzimy, to źle idzie. To nie funkcjonuje. I wtedy powstaje zazdrość wobec tego jednego narodu, tam gdzie to nadal istnieje, i to jest naród żydowski. Bo naród żydowski, on jest rozproszony, został rozproszony więcej niż każdy inny naród. Na wszystkie kąty świata. Żydzi mieszkali w każdym kraju w Europie i no nie mieli jak się spotykać. Żydzi w Polsce może wiedzieli o tym, że są Żydzi w Szwecji, ale skąd oni mieli ich spotykać? Jak? Tak samo wiedzieli, że są może Żydzi w Hiszpanii, są Żydzi w Anglii, są Żydzi w Niemczech, ale nie było jak przez tysiące lat, żeby mieć kontakt, może sporadyczny, ale no, niedużo. A jednak po na przykład tym, że technologia powstała, żeby można było się połączyć, to pokazało się, że jesteśmy nadal ci sami ludzie. Jeśli ja wchodzę do synagogi w południowej Ameryce, ja nie znam hiszpański, ja nie znam portugalski, nie mogę się porozumieć z ludźmi na ulicy, ale ja wejdę do synagogi. Ja wejdę do synagogi tam, gdzie Żydzi są jak najwięcej związani z tradycją.
czyli to, co my nazywamy ortodoksyjną synagogą. To wtedy wszyscy będą znali ten nasz wspólny język, co najmniej podstawowo. Będą znali hebrajskiego. Bo mój modlitewnik jest taki sam, jak ich modlitewnik. To jest prawda, że są sefardyjskie, aszkenazyjskie, jeszcze kilka różne, ale różnice to są takie drobiny, że to jest ten sam język. Jeśli on rozumie, co on mówi, kiedy on się modli, to znaczy, że on zna hebrajski, co najmniej podstawowo. Jeśli on rozumie Torę, którą on czyta w synagodze, no to jeśli on zna Torę po hebrajsku, ja znam Torę po hebrajsku, on zna modlitewnik po hebrajsku, ja znam modlitewnik po hebrajsku, to my już możemy się w dużej mierze porozumieć. I to jest pomimo to, że on może żył i wszystkie jego przodkowie od 1000 lat, od 2000 lat w Jemenie, a ja może pochodzę z Europy, nie mam nic wspólnego, on jest biologicznie z nim przez ostatnie 2000 lat, on jest ciemny, ja jestem biały, ale jak tylko otwieramy Torę, jak tylko otwieramy Sidur i wszystkie inne nasze księgi, to nagle wszystko jest to samo i mamy wspólny język na 100%. Nie tylko, że się nauczyć obcy język kogoś innego i próbować go zrozumieć, nie. Czym więcej Żyd jest Żydem Tory, tym więcej on ma wspólnie z każdym innym Żydem Tory. I to jest coś, co świat, co narody świata, nawet nie myśląc, nawet nieświadomie zazdroszczą. Dlatego, że to jest naturalnie, żeby chcieć wrócić do tego poziomu przed wieży Babel. To jest naturalnie, że tak świat chce się pojednać z powrotem. Te marzenie. Tak jak John Lennon powiedział, imagine all the people living in all the world. Wyobraź sobie wszyscy ludzie żyjąc w całym świecie, a brotherhood of man, bractwo ludzkie. Wszyscy chcą to, widzą piękno tego, nawet jeśli nie myślą o tym. I kiedy ta chęć, żeby się pojednać, wzmacnia się w ich sercu, to oni, nawet nie zrozumiejąc tego sami, znajdują, Żydzi to mają, im zazdroszczy. Bo to jest jakby niesprawiedliwie. To niesprawiedliwe. Przecież wszyscy zrobiliśmy ten grzech, albo wszyscy przodkowie zrobili ten grzech wieży Babel i Hashem rozproszył wszystkich. I wszyscy dostali różne języki, a tutaj jest jeden naród, który został rozproszony najwięcej, a jemu się udało trzymać się razem. To jest niesprawiedliwe. Powstaje pytanie, czy taka zazdrość, to tak ma, czy tak ma po prostu być? I odpowiedź jest oczywiście, że nie. Dlatego, że też Biblia nas naucza, że celem albo sposób do pojednania, bo celem jest pojednania ludzkości. Ale jak? No to tutaj ludzkość ma wykorzystać narodu żydowskiego w sensie pozytywnym. Jeśli patrzymy o prorok Izajasz, kiedy on mówi o przyszłości w rozdziale 56, werset 7, to on opisuje tą trzecią świątynię, która będzie zbudowana w Jerozolimie. Pierwsza była zbudowana przez Salomona, została zniszczona. Druga została zbudowana przez Ezra i Nehemia, została zniszczona. Trzecia jeszcze nie jest zbudowana. Ale Izajasz, który mówi o tej trzeciej, która będzie zbudowana, i oby to było szybko w naszych dniach, to on mówi, znaczy Hashem mówi, Beiti beit tfila yikare lechol ha'ami. Mój dom będzie nazwanym domem modlitwy dla wszystkich narodów. I tutaj leży sedno sprawy. Jest sposób, żeby wszystkich pojednać razem. Jak? Tylko i wyłącznie
w służbie do Hashem. Nie można ludzie zmusić z ideą o kosmopolityzm albo komunizm, a wszystkie te różne rzeczy, oni nie funkcjonują, dlatego że oni nie mają nic, co oni nie dają coś wszystkim, bo tym ludziom to pasuje, ale tamtym to nie pasuje. Jedyny sposób, żeby pojednać wszystkich razem, to jest, kiedy wszyscy zdecydują się, że będą chcieli mieć ten sam cel. Wy pamiętacie, co my mówiliśmy o początek rozdziału 11 w Księgi Rodzaju, w Księgi Bereshit, że cały świat miał jeden język i wspólny cel. To nie jest tylko jeden język, to jest jeden język i wspólny cel. To cały świat może jeszcze raz wrócić do tego pojednania, jeśli będzie miał wspólny cel. A jak mogą wszyscy mieć wspólny cel? Przecież Francja potrzebuje jedno, a Anglia potrzebuje coś innego. Tamci potrzebują deszcz, ci potrzebują więcej słońca. Każdy ma swoje potrzeby, tak. Ale jedną rzecz, o jednej rzeczy w potencjału jest dla wszystkich, żeby się pojednać, i to jest w służbie do Hashem. Cały świat, wszyscy narody świata mają możliwość do uznawania czegoś, co już większość świata uznaje, chcąc, nie chcąc. Większość świata, no jeśli się wszystkie chrześcijanie, wszyscy muzułmanie, którzy w sumie mówią, że tak, to co jest w tej żydowskiej Biblii, to się zgadza, tylko że chrześcijanie mają polepszoną wersję w Nowym Testamencie, a muzułmanie mają w Koranie jeszcze polepszoną wersję. Jeśli ci ludzie, i to już jest większość mieszkańców świata, by powiedzieli sobie, wiecie co, jest coś, co my mamy wspólnego wszyscy razem, i to jest ten korzeń. Jeśli to wszyscy narody świata się zgodzą o tym, no to wtedy jest to pojednanie możliwe. Wtedy zamiast antysemityzm, to antysemityzm zmieni się od nienawiść do Żydów, powinien się zmienić do miłość do Żydów. Dlatego, że naród żydowski jest tutaj naczyniem dla całej ludzkości, daje całej ludzkości możliwość, żeby pojednać się w całości razem, to co wszyscy ludzie, nawet nie rozumiejąc to sami, mają w samych najgłębszych miejscach swoich serc, wszyscy rozumiemy, że najlepiej by było, żeby wszyscy byliśmy razem i współspieraliśmy się. Shalom i pozdrowienia z Jerozolimy.